Dzień dobry, nazywam się Konrad Postawa i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Elementarz Cyfrowy. Dzisiaj porozmawiamy o, tak jak obiecałem, o systemach operacyjnych. Na początku jednak chciałbym zrobić małe wprowadzenie, taki mini kurs BHP, bo jak wiemy, komputery, niezależnie od tego, czy to są maszyny stacjonarne, czy laptopy, to jednak urządzenia elektryczne, przy których użyciu trzeba zachować pewne środki ostrożności. Nie mówię tutaj, że komputery są jakoś szczególnie niebezpieczne, bo zapewne tak nie jest, aczkolwiek dobrze by było zachować pewne środki ostrożności. Po pierwsze, jeżeli podłączamy komputer do prądu, warto, żeby gniazdko było z uziemieniem, czyli tak popularnie mówiąc, z bolcem. To nam zagwarantuje bezpieczeństwo w przypadku jakiegoś uszkodzenia zasilacza czy przetarcia kabla. Dobrze też podłączać komputer do sieci za pomocą listwy zasilającej. Taka listwa ma dwie zasadnicze cechy. Po pierwsze, zwykle posiada włącznik, który pozwala nam włączyć i wyłączyć tą listwę, czyli włączyć i wyłączyć prąd w komputerze bez konieczności wpinania i wypinania do gniazdka. To jest szczególnie przydatne przy laptopach, które nawet po wyłączeniu jednak pobierają jakiś tam prąd, no, chociażby podczas ładowania baterii czy zasilania lampek, które się świecą na obudowie komputera. A drugą istotną cechą takiej listwy zasilającej jest to, że bardzo często posiadają one bezpiecznik. I taki bezpiecznik gwarantuje nam to, że jeżeli na przykład podczas burzy zrobi się jakieś przepięcie w sieci, to spali się nam bezpiecznik, który kosztuje kilka złotych, a nie uszkodzimy komputera czy innego sprzętu za kilka tysięcy. Ta sama zasada tyczy się na przykład podłączania do prądu smartfonów, tabletów, czy też na przykład płaskich telewizorów, które są jednak dość mocno podatne na wahania napięcia. Ważne też, żeby podczas pracy na komputerze nie mieć nigdzie w pobliżu filiżanki z kawą, kubka z herbatą, czy też jakiejś butelki otwartej z płynem, bo może się tak zdarzyć, że przypadkowo nam się taki płyn wyleje. No pół biedy, jeżeli mamy komputer stacjonarny, zalejemy tylko klawiaturę, którą możemy wysuszyć, w najgorszym wypadku wymienić. Gorzej, jeżeli to jest laptop, no, po takim zalaniu możemy całkowicie zniszczyć nasz sprzęt, a nie są to rzeczy na ogół tanie. Jeżeli już wiemy, jak podłączyć do sieci komputer, jak go włączamy? No, oczywiście szukamy przycisku zasilania, który zwykle symbolizowany jest przez okrąg w górnej części przecięty pionową linią. To jest taki uniwersalny symbol włączania i wyłączania, kiedy ten okrąg czy też kółko symbolizuje zero, czyli brak prądu, a pionowa kreska jedynkę, czyli to, że prąd jest. Więc włączamy, wciskamy przycisk zasilania i czekamy, aż nasz komputer się uruchomi. Ile to potrwa? No ciężko tak jednoznacznie powiedzieć. Od powiedzmy pół minuty do 3 minut. Zależy od tego, jakiej klasy mamy komputer, jak on jest szybki. Jeżeli już uruchomimy komputer, pierwsze co zobaczymy, to będzie pulpit. Pulpit, można powiedzieć, jest takim głównym ekranem na naszym komputerze, takim centrum sterowania komputerem. Możemy trochę porównać do właśnie pulpitu w jakiejś tam kontroli, nawet kontroli lotów kosmicznych. Mamy po prostu coś, co nam daje całkowity, pełny dostęp do naszego komputera. Na pulpicie widzimy po pierwsze jakiś obrazek w tle, czyli naszą tapetę. Taką tapetę możemy sobie oczywiście dowolnie zmienić. Widzimy też takie małe, kolorowe obrazki. To są ikony. Ikony mają różne funkcje. One albo przedstawiają jakąś funkcję systemu operacyjnego, albo są to pliki, czyli takie jakby fizyczne odzwierciedlenia naszych zasobów komputera. Mogą to być również skróty, foldery. Czym się różni plik od folderu? Wyobraźmy sobie, że mamy biurko i na tym biurku leżą jakieś dokumenty
leżą nasze fotografie, mamy tam na przykład płyty z muzyką, płyty z filmami. No i tak donosimy do tego biurka, donosimy tych płyt, tych papierów, zdjęć, no i robi się straszny bałagan. Co w tym momencie robimy? No naturalne jest to, że sięgamy po jakąś teczkę bądź segregator i dzielimy. Do jednej teczki wkładamy właśnie nasze dokumenty, do drugiej teczki wkładamy zdjęcia, a do trzeciej teczki na przykład te płyty z filmami i muzyką. I w identyczny sposób działa to w komputerze, tylko już nie mamy naszego fizycznego segregatora, tylko właśnie taki żółty folder, wirtualną teczkę, do której właśnie wkładamy pliki, które odzwierciedlają nasze fizyczne zasoby, czyli właśnie plik, który jest zdjęciem, plik, który jest muzyką, plik, który jest filmem na przykład z wakacji, plik, który jest dokumentem, pismem urzędowym, czy chociażby wierszem, bo na przykład lubimy pisać wiersze. Niektóre ikony mają też takie w rogu, lewym, dolnym rogu, takie malutkie strzałeczki. Co to oznacza? Oznacza to, że taka ikona jest skrótem, czyli takim jakby drogowskazem, który mówi komputerowi, gdzie ma szukać zasobu, który kryje się właśnie pod tym skrótem. Jeżeli sobie naciśniemy na ten komputer dwa razy lewym przyciskiem myszy, wyświetli nam się okno, które pokazuje nam wszystkie zasoby naszego komputera, czyli nasze dokumenty, naszą muzykę, obrazy, rzeczy pobrane z internetu, wideo. Widzimy też tutaj dyski, które mamy w naszym komputerze podłączone i to, jak bardzo są zajęte. Jeżeli spojrzymy, tu jeszcze na ekranie mamy kosz. Kosz działa troszkę tak jak ten nasz kosz klasyczny, który mamy w domu, czyli jeżeli czegoś nie potrzebujemy, napisaliśmy jakiś dokument, który już nam się do niczego nie przyda, wrzucamy go do kosza. Z tego kosza, tak jak z prawdziwego kosza, możemy coś wyjąć, jeżeli się rozmyśleliśmy. Natomiast jeżeli kosz opróżnimy, to robimy coś takiego, jakbyśmy wyrzucili nasze śmieci do zbiorczego śmietnika bądź do sypu w bloku i już w tym momencie nie mamy możliwości odzyskania tych informacji. Patrząc w lewy dolny róg ekranu, mamy przycisk przypominający troszeczkę flagę. Jest to przycisk Start, po którego naciśnięciu odpala nam się menu Start, dające nam dostęp do różnych ciekawych, przydatnych funkcji systemu operacyjnego. Na przykład możemy sobie tutaj nacisnąć na pogodę i sprawdzić, jaka jest dzisiaj pogoda, jaka pogoda będzie jutro, pojutrze, czy w przyszłym tygodniu. Możemy zobaczyć godzinowo, jak temperatura będzie się zmieniać, czy jest ryzyko opadów, czy też nie. Jeżeli na przykład chcemy użyć jakiejś funkcji, która nie wiemy, gdzie się znajduje, bo po prostu nie pamiętamy, możemy nacisnąć na taką ikonę lupy i w tym momencie wpisać sobie na przykład słowo kalkulator. Wyświetli nam się kalkulator, naciskamy i sprawdzamy, czy działa. 20 razy 2 na przykład, proszę bardzo, działa, minus 5. Jest, kalkulator funkcjonuje. Kolejnym elementem naszego systemu operacyjnego jest pasek szybkiego uruchamiania, czyli kilka najczęściej używanych przez nas programów, funkcji. Możemy sobie tutaj sprawdzić właśnie, czy dopiąć do tego paska te elementy, które najczęściej używamy. Dalej, jeśli przesuniemy wzrok w prawo, widzimy ikonkę przypominającą antenkę, podobną do tej ikonki, którą widzimy na naszych telefonach komórkowych, która wskazuje nam na zasięg. I tutaj ta analogia nie jest przypadkowa. Ta ikonka pokazuje nam to, czy jesteśmy podłączeni do internetu, a jeżeli jesteśmy podłączeni, to jaki mamy zasięg, czy jaki szybki jest ten internet. Obok mamy ikonę przedstawiającą taki mikrofonik, czy głośniczek bardziej. I ten głośnik pozwala nam regulować głośność naszego komputera. Jeżeli mamy oczywiście takie zewnętrzne głośniki, no to możemy przekręcić gałkę na głośniku i poregulować tak analogowo
dźwięk. Jeżeli mamy wbudowane głośniki, no to właśnie ta ikonka nam pozwala na zmianę głośności. Mamy tutaj też kalendarz. Możemy sobie zobaczyć aktualną datę i godzinę. A na samym końcu mamy taki dymek pokazujący powiadomienia o naszym komputerze, czyli mówiący, co, że tak powiem, co się na bieżąco na naszym komputerze dzieje. Tutaj mamy też kilka przycisków dających nam dostęp do dodatkowych funkcji systemu operacyjnego. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, jak bezpiecznie wyłączyć komputer. Otóż wracamy do naszego menu Start, czyli przycisk Start naciskamy. Znajdujemy nasz symbol zasilania, o którym mówiłem na początku odcinku. Naciskamy i wybieramy opcję Zamknij, po której w wybraniu komputer nam zasygnalizuje, że trwa zamykanie. Po chwili się wyłączy i w momencie, kiedy zgasną wszystkie lampki na obudowie, komputer mamy wyłączony, możemy go w sposób bezpieczny odpiąć od prądu. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę, a w przyszłym tygodniu zapraszam na pierwsze takie spotkanie z przeglądarkami internetowymi i internetem. Dziękuję bardzo.